Na raport zaprasza Sebastian Fałcz. Przyszła pora na najważniejsze informacje z regionu, a wśród nich między innymi tajemnicza śmierć dwóch osób w Będzinie. Można składać wnioski na dodatek węglowy. Zabytkowa kopalnia srebra ma nowego partnera. Na osiedlu Syberka w Będzinie funkcjonariusze policji odkryli dwa ciała. Jedno z nich w fazie głębokiego rozkładu znajdowało się w bagażniku samochodu. Drugie odnaleźli w mieszkaniu należącego do właściciela pojazdu. Trwa sekcja zwłok, która pozwoli precyzyjnie ustalić czas i przyczynę śmierci. W ostatnich dniach funkcjonariusze będzińskiej policji otrzymali zgłoszenie dotyczące jednego z pojazdów zaparkowanych na osiedlu Syberka, z którego to wydobywał się nieprzyjemny zapach. Nasi policjanci pojechali na miejsce celem weryfikacji tego zgłoszenia. Ustalili właściciela tego samochodu oraz jego miejsce zamieszkania. Niestety policjantom na miejscu nikt nie otworzył drzwi. Policjanci porozmawiali z sąsiadami w celu uzyskania szerszych informacji. W miejscu przy samochodzie pojawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technicy kryminalistyki z będzińskiej komendy, którzy pracowali pod nadzorem prokuratora. W momencie prowadzenia czynności w samochodzie znaleźliśmy ciało w głębokim rozkładzie, w związku z czym przystąpiono do siłowego wejścia do mieszkania właściciela tego samochodu. W wejściu siłowym pomagali będzińscy strażacy. To jednak nie koniec tragicznych wydarzeń, których świadkami byli funkcjonariusze policji. Na miejscu policjanci znaleźli w łazience zamkniętej od środka ciało 47-letniego mężczyzny. Mężczyzna ten wcześniej nie przewijał się przez nasze kartoteki policyjne. Będąca na miejscu prokurator zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok obu znalezionych ciał, która pozwoli precyzyjnie ustalić czas i przyczynę śmierci. Dobra wakacyjna pogoda to idealna okazja, aby wolny czas spędzić nad wodą. Bezpieczeństwo i rozwaga są jednak priorytetem w trakcie korzystania z akwenów. Mimo wielu ostrzeżeń i działań profilaktycznych, nadal dochodzi do tragedii takich jak ta, która wydarzyła się w ostatnim czasie nad zbiornikiem wodnym na Kłochechło. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie zalewu na Kłochechło mężczyzna kąpiący się w wodzie niestety nie wyszedł spod tej wody. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, w której udział wzięli ochotnicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które stacjonuje na terenie zalewu. Mężczyzna po około kilku minutach został wyłowiony na brzeg i rozpoczęła się akcja reanimacyjna, w której udział wzięli również ratownicy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. No niestety pomimo trwającej prawie godzinę reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Będący na miejscu lekarz załogi ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Śledczy prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora, który zarządził sekcję zwłok mężczyzny. Był to 17-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór. Postępowanie w tej sprawie wyjaśni okoliczności całego tego zdarzenia. Wiemy, że w pobliżu miejsca zdarzenia przebywało wiele osób, jednak na chwilę obecną nikt w tej sprawie nie został przesłuchany z tego względu, że dzisiaj dopiero ruszyły całe czynności z tym związane. Będą przesłuchiwani świadkowie oraz osoby, które były w bezpośrednim kontakcie z mężczyzną. Dobra wakacyjna pogoda to idealna okazja, aby wolny czas spędzić nad wodą. Bezpieczeństwo i rozwaga są jednak priorytetem w trakcie korzystania z akwenów. Do 30 listopada 2022 roku można składać wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Można go złożyć elektronicznie lub papierowo. O takie wsparcie mogą starać się gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel i jest ono zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ja też opalam gazem, to wiem jak to będzie. Jest niesprawiedliwość, dodatek dla jednych, a pozostali co opalają domy. Nie można wszystkich gloryfikować, dodatki i tak już rząd porobił tak, że są ludzie bardzo zróżnicowani. Choć dodatek węglowy to wciąż kwestia, która u niektórych budzi wiele pytań i wątpliwości, to od 17 sierpnia w Katowicach można już składać na niego wniosek, którego wsparcie wyniesie 3000 zł. Należy pamiętać jednak o tym, że nie każdy może ubiegać się o takie wsparcie. Te dodatkowe środki przysługują osobom, które posiadają i ogrzewają swoje domostwa i mieszkania węglem kamiennym, ale także nie tylko samym stricte węglem,
węglem, ale mowa także jest między innymi o brykiecie czy też pelecie, który zawiera minimum 85% węgla kamiennego. Ona przysługuje każdemu bez względu na wysokość dochodu. Trzeba złożyć stosowny wniosek. Wniosek ten możemy pobrać ze strony ministerstwa, ale jest on także dostępny we wszystkich tych miejscach, w których wnioski będzie można składać. Ten wniosek składa się z trzech części. Pierwsza to są nasze dane osobowe, czyli dane osobowe osoby składającej wniosek. Druga to dane osobowe pozostałych domowników, osób należących do gospodarstwa domowego. No i trzecia to jest już ścisła deklaracja dotycząca tego, jaki rodzaj pieca posiadamy i czym ogrzewamy swój dom. Każdy wniosek jest weryfikowany, a informacje tam podane dokładnie sprawdzane. Zatem nasza deklaracja musi zgadzać się z systemem CEP. W przypadku Katowic te wnioski można składać w terenowych punktach pomocy społecznej. One są zlokalizowane w kilku dzielnicach miasta. Takich punktów jest 10, w związku z czym mamy nadzieję, że nie dojdzie do kumulacji osób w jednym miejscu i dzięki temu ten wniosek będzie można złożyć zdecydowanie łatwiej. Jeśli na jakimkolwiek etapie napotkamy trudności, można udać się do punktów, w których takowy wniosek będziemy składać, aby zaczerpnąć wszystkich potrzebnych informacji. Sprawa składania takich wniosków w Rybniku wygląda nieco inaczej. W Rybniku od 22 sierpnia do działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, a także w dwóch pokojach na ulicy Rudzkiej w tak zwanym kampusie. Urząd Miasta Rybnik szacuje, że nawet 14 tysięcy rodzin tego miasta będzie mogło ubiegać się o takie wsparcie. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się elektronicznie. Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa 30 listopada bieżącego roku. Pierwsze wypłaty dodatku węglowego dla osób, które wniosek złożą jeszcze w sierpniu, będą realizowane we wrześniu tego roku. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wesprze zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach. Szczegóły współpracy zostały przedstawione przez przewodniczącego zarządu GZM Kazimierza Karolczaka oraz szefa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniewa Pawlaka. Konferencja, podczas której ogłoszono nowego partnera strategicznego zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, odbyła się w nietypowych warunkach, bo w podziemiach obiektu znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wyjątkowy dzień dla stowarzyszenia, wyjątkowy dzień dla kopalni, albowiem Górnośląska Zagłębiowska Metropolia staje się partnerem strategicznym naszej kopalni zabytkowej w Stolni Czarnego Pstrąga. To przy 70-letniej działalności stowarzyszenia po raz pierwszy się coś takiego zdarzyło. Wyjątkowe, dlatego że zarządzamy światowym dziedzictwem UNESCO. To jest jedyny wpis na Górnym Śląsku na tej prestiżowej liście, czyli świat uznał wyjątkową wartość zabytków tarnogórskich za powszechną. I jesteśmy na tym samej levelu, na tym samym poziomie co piramidy egipskie czy Taj Mahal. 200 lat temu Tarnowskie Góry, kopalnia srebra były pionierami, jeśli chodzi o przemysł w Europie. Jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o metropolitalność w Polsce i chcemy poprzez ten fakt łączyć te kojarzenia i wspólnie się promować. Współpraca będzie miała wpływ również na turystykę. Osoby, które posiadają bilety imienne używane do przemieszczania się komunikacją zbiorową organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego będą mogły liczyć na zniżki na zakup biletu wstępu do kopalni. Tańszy wstęp do obiektu, 20% zniżki dla mieszkańców korzystających z usług metropolii. To jest właśnie przede wszystkim transport, czyli dla posiadaczy biletów okresowych taki wstęp będzie możliwy. Myślę, że te dalsze takie bonusy, oferty, takie materialne się jeszcze pokażą. Natomiast na pewno dla nas najważniejszą kwestią jest pokazywanie tych wartości, którymi charakteryzuje się kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Organizatorzy konferencji wyrazili nadzieję, że współpraca wpłynie na zwiększenie popularności miejsca tak ważnego dla regionu i całej Polski, szczególnie z historycznego punktu widzenia. Wspólna promocja idei innowacyjności, za tym idzie promocja tego, żeby nie tylko Tarnogórzanie, ale mieszkańcy i z całej metropolii poznali światowe dziedzictwo, poznali swoją tożsamość. Mam nadzieję, że dzięki temu partnerstwu również stowarzyszenie mogło będzie spoglądać z optymizmem w przyszłość, a my zadbamy wspólnie o światowe dziedzictwo z takimi wartościami, którymi nam po drodze, z innowacyjnością, która zmienia ludziom życie na lepsze. Dziękuję bardzo.
Już w październiku rozpoczną się siatkarskie zmagania w ramach Plus Ligi. Dla kibiców ze Śląska to spora dawka emocji, bowiem na najwyższym szczeblu rozgrywek mogą oni kibicować aż 4 zespołom z terenu województwa. Kibice spragnieni siatkarskich zmagań mogą rozpocząć już odliczanie. 1 października startuje bowiem Plus Liga, czyli rozgrywki na najwyższym poziomie. Tego roku hale sportowe mogą wypełniać się wiernymi fanami, a jest komu kibicować, bowiem Śląsk reprezentują aż 4 drużyny. Z Katowic, Zawiercia, Bielska Białej oraz Jastrzębia Zdroju. Co mamy w karnecie na Jastrzębski Węgiel? Otóż obejmują one zarówno mecze Plus Ligi, i to tak fazę zasadniczą, jak i fazę play-off, mecze Pucharu Polski i dodatkowa gratka, mecze Ligi Mistrzów. Czasami nawet ci zawodnicy, którzy grają tutaj już kilka sezonów, o sobie nie wspomnę, rozpoznajemy tych kibiców, którzy siedzą na tych samych miejscach od kilku lat. To jest pomocne na pewno dla drużyny, doping niesie ich i my obiecujemy tylko, że będziemy grać o najwyższe cele. W pierwszej kolejce Jastrzębski Węgiel podejmie u siebie zespół ze stolicy województwa śląskiego, GKS Katowice. W sumie na najwyższym szczeblu siatkarskich rozgrywek tego roku zawalczy 16 zespołów. Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku doczeka się nowej siedziby. Trwają prace przy ulicy Księdza Jośki, dzięki którym już wkrótce rybnicy uczniowie będą mogli korzystać z oferty zajęć pozaszkolnym w zupełnie nowym miejscu. Dotychczasowa siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku mieści się przy ulicy Broniewskiego. Miejsce to, choć związane z placówką od wielu lat, jest mocno ograniczające pod względem przestrzeni do zajęć pozalekcyjnych. Nowa siedziba ma to zmienić. Powstanie tam m.in. sala widowiskowa na 80 osób, profesjonalna rekwizytornia i całe zaplecze związane z widownią. Będzie też ciemnia fotograficzna dla amatorów fotografii i wiele, wiele innych atrakcji. Nowa inwestycja Rybnika ma umożliwić korzystanie z szerszej oferty Domu Kultury. Tam sztuki i filmowe, i plastyczne, i teatralne się rozwijają. Ponad 37 lat tradycji tego miejsca zobowiązuje już do tego, by rzeczywiście dzieci i młodzież miały nową przestrzeń. Jeśli wszystkie prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, budynek powinien być ukończony w październiku bieżącego roku. No na pewno te prace budowlane kończą się w październiku. Przypomnę, że zwykle trzeba jeszcze odrobić całą tę pracę, której nie widać. Wszyscy chcieliby już wejść, związaną z odbiorami, pozwoleniami na użytkowanie tego miejsca. No i w zależności od tego, jak te wszystkie procedury formalne będą trwały, tak zaczniemy już to miejsce udostępniać tym osobom zainteresowanym. Teraz przyszła pora na informacje z kraju i świata. Prokuratura w Grudziądzu bada okoliczności śmierci noworodka, którego zwłoki zostały odnalezione w jednej z odludnych części miasta. Zarzut zabójstwa usłyszała w tej sprawie 17-letnia matka dziecka. Trafiła ona do aresztu, podobnie jak jej o rok starszy partner, który jest podejrzany o poplecznictwo, przekazała prokuratura rejonowa w Grudziądzu. Organizacja Global Forest Watch opublikowała raport podsumowujący konsekwencje zeszłorocznych pożarów lasów. Jak wskazali eksperci, zniszczonych zostało 9 milionów hektarów roślinności, a więc tyle, ile liczy terytorium Portugalii. Eksperci wskazali, że oprócz rosnącej temperatury, ogromny wpływ na sytuację ma także wycinka. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego, Thierry Breton, zaleca mieszkańcom Unii Europejskiej ograniczenie ogrzewania zimą o 2-3 stopnie w ramach oszczędzania energii. Doradza też oszczędniejsze korzystanie z urządzeń klimatyzacji. Według komisarza jest to wykonalne, ale trzeba być zdyscyplinowanym. Tą wiadomością kończymy dzisiejszy raport. Już za chwilę na naszej antenie relacja z programu Czas na wakacje. Tym razem z kamerą wybraliśmy się do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.